Moi drodzy, a ze mną prosto z konferencji Farmy wytańczona Marcelina Zawadzka. Cześć Marcelina. Cześć Koła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj z nami na pierwszym odcinku Farmy o 20. Ja miałam zupełnie inaczej zacząć ten wywiad, ale Wasz taniec zainspirował mnie do tego, aby powrócić do czasów, kiedy Ty występowałaś w Tańcu z Gwiazdami. No, to było trochę lat temu, słuchajcie. To było naprawdę 8-9 i wtedy tańczyłam z Rafałem Maserakiem, którego serdecznie pozdrawiam. I to już tyle edycji od tego czasu minęło. Że czasami był taki ostatni moment, z czegoś była potrzebna jakiś, wiecie, klasyk, raz, dwa, trzy, coś tam. I jest to w ciele. Pamiętam jednak coś. Od tego czasu już nie trenowałam, nie tańczyłam, ale jednak tego się chyba nie zapomina. Znaczy, też zawsze miałam dryk, ale nigdy nie miałam podstaw, więc Rafał mnie tam po prostu bardzo, bardzo mocno cisnął. No i zajęliśmy te trzecie miejsce, więc bardzo dziękuję za Wasze głosy jeszcze wtedy. A jak w ogóle wspominasz ten czas w tym programie? Bardzo, ale to bardzo intensywnie, bo tak naprawdę wyjeżdżasz, tak jak my wyjeżdżamy teraz na farmę, tak wyjeżdżasz na całkiem inną przestrzeń swojego życia, bo nie masz na nic innego czasu. Tylko i wyłącznie trenujesz. Od momentu, kiedy nie umiesz nic, trenujesz. W piątek, mieliśmy akurat, to były piątki, był występ, dostawaliśmy nawet dobre noty, jakieś tam punkty i wszyscy byliśmy chwaleni, a później okazywało się następnego dnia Rafał znowu załamany i po prostu mnie tak... Dojechał, no mocno, ciężko było. To był bardzo, ale to bardzo intensywny czas. Ja go już teraz w przestrzeni czasu, w ogóle z lotu ptaka, bardzo dobrze wspominam, ale wtedy no, to było turbo. No. Były łzy też? Straszne. Jezu, jak płakałam. To były moje pierwsze chyba w życiu takie ataki paniki, że wiesz, nie wiem, czy dam radę, bo chciałam cały czas oczywiście stanąć na wysokości zadania i to ogarnąć i być taka, żeby on mnie tak zaakceptował, że ja tego czy tego nie umiem i że ja muszę jednak to umieć. No, to była duża presja, ale też ze względu na Rafała, ale przez to, że taki był i taki jest, jest takim nauczycielem, jest bardzo surowym nauczycielem, no to wytańczyliśmy na trzecie miejsce, nie? A ty na przykład chciałabyś zostać prowadzącą albo być w programie Taniec z Gwiazdami już nie jako uczestniczka, ale na przykład tam na backstage'u coś zapowiadać i tak dalej. Karlo, jakiś tutaj mi teraz nową fuchę. Ja na razie jeszcze z farmy nie wyjechałam, już mnie w czerwoną sukienkę czy tam jakąś elegancką wijasz. Wiesz co, no jakby to było pewnie nowe wyzwanie. Oczywiście śledziłam program Taniec z Gwiazdami, też byłam często u Ilonki jako gościem i to jest też, wiesz, to też jest program na żywo, więc to są fajne emocje, które rzeczywiście cię zbierają w kupę i musisz się rzeczywiście bardzo stosować do czasu, do timingu, więc ja wiem, ile to jest rzeczy, jak wygląda taki program, że to już nie jest coś, co nagrywasz do puszki, później jest montowane, tylko coś, co rzeczywiście robisz jeden do jednego. A poza tym, to moje pytanie nie było bezpodstawne, bo przecież podczas Sylwestra prowadziłaś go z Krzysiem Ibiszem. No tak, Krzysiu, ile lat prowadzi ten program Tańc z Gwiazdami? Wieki, no, ale chyba zawsze z Paulą i tak pozostanie. Właśnie, a Pauliny nie było na Sylwestrze. No nie było na Sylwestrze, byłam ja. W tym roku ja tam zmarzłam. Śmieję się. Ale nie no, chyba Taniec z Gwiazdami nic tutaj się nie dzieje. Tego nie wiem, zobaczymy, słuchaj. Te wywiady tutaj, nie. Na pewno wiem, że mamy też finał Farmy, który jest na żywo. Już teraz chyba możemy to powiedzieć. On jest 1 marca i tak naprawdę ten program nagrywaliśmy do puszki, a sam finał, to wy, kochani widzowie, będziecie oceniali, kogo chcielibyście, żeby zdobył te 100 tysięcy i wygrał właśnie Złote Widły i ten program na końcu jest na żywo. A jaki jest przepis na sukces tego programu? Bo to już trzecia edycja, gdyby ktoś nie wiedział. Ja zauważyłam, że na przykład kręgosłup moralny, czyli jakim jesteś człowiekiem i tak naprawdę jakie wartości sobą reprezentujesz, to w takim programie to wszystko obnaża. To jest, wiesz, też taki survival, czyli jesteś głodny, czyli często jak osoby są po prostu niemiłe albo... No, źle reagują na różne niedogodności życia, takiego też wiejskiego, no to może być bardzo i to bardzo ciężko, bo jest fizycznie też ciężko, później psychicznie się okazuje, bo jesteś od rodziny wyrwany przez długie tygodnie. No i wydaje mi się, że tutaj jak nie masz od początku do końca takiego właśnie swojego jakby trzymać się tych wartości, no to można popłynąć. Tam ludzie knują, różne rzeczy się dzieją. No i to chyba wydaje mi się, że te osoby, które wygrały poprzednie edycje, miały ten kręgosłup moralny.